Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Siemanko, jestem Lucek. Tutaj jest walka, Paweł. Jakiś rolnik strzela do gracza, zobacz. I to nie może się podnieść, musimy mu pomóc. Chleb z bułką, biedny chleb, chleb z bułką. Biedny chleb z bułką. Musimy mu pomóc. Weź, przejedź tego rolnika, bo to jest skorumpowany rolnik. Ale stary koszek, ja jadę. Czekaj, mam przeciążone auto. Musimy go obezwładnić. Jaką? Jakiego buta? Go. Ty, bo on ma broń. Tu na pistolet będzie się strzelał. Będziemy mieli nielegalną broń na tym serwerze. Kopnij go jeszcze. Ja mam broń? Nie mam broni. Musimy temu. Ej, nie ma broni. Musimy temu graczu pomóc. Potrąciłem ci auto, przepraszam, to było śmieszne. A ty, co ty z przyczepką? Zobacz, co ci się stało z przyczepką. Ej, bo on nie może się podnieść, co się dzieje. Czekaj, wezmę mu dam jakieś pigułki. Biedny. Bandaże mu dam. Give. O, rany, jak to się mogło stać? Uciekaj stąd, bo tobie dam przypadkowo. Dam mu 10. Dobra. Dałem mu 10. Mam nadzieję, że weźmie to i zje. Poczekaj, muszę przejechać ten. Ale te nie przejeżdżaj po nim przypadkiem. Dobra, Paweł, ja jadę do roboty. Patrz, przyjechała karetka. Ja tu miałem gdzieś te belki, ale mi zniknęły. Moje te takie zrobione. Policja przyjechała. Ty, to są gracze też, ta policja? Nie, co ty? Już ich nie ma. Ej, on mnie goni! Pomóż mi! Gdzie cię go nie widzę? No Locek, ten gość nie, ja nie będę ci pomagał, bo ja mam już naprawiony ciągnik i koniec. Ja muszę, nie chcę mi się znowu... Weź mnie na pakę, mnie weź szybko. Pakę chcesz? Dobra. No cokolwiek, mnie weź pomóż, kurde, mnie zabiją, będę miał lipę. Dałeś wszystkie temu gościowi, ja nic nie mam. Cicho, Aston. Dawaj, Paweł, wskakuj na pakę. Gdzie ty jesteś? Dobra, chodź, uciekamy. Ej, mój ciągnik ukradł! Sanitariusz wziął mój ciągnik, stary! Jak to ty nim jedziesz? No, nie, to nie jadę! A rzeczywiście, lol! Gość, sanitariusz, dawaj go! Łobuzie, wracaj do karetki! Przejechał go samochód! Na wstecznym typie! What the fuck? Prawdziwe to życie! Było. To było, tak, to prawdziwe życie. Przyjechał sanitariusz leczyć ludzi i zabrał ci ciągnik. Kurde, nie ma to jak prawdziwe życie, Paweł. Tak, prawdziwe życie. Dobra, wiesz co, ja zrobię tak, ja pojadę sobie naprawić, stunigować te twoje. Co, stunigować? A przyczepę też stunigujesz? Ja bym chciał, żebyś stunigował też przyczepę. Przyczepę zostawiam, bo widzisz, taka sytuacja. No dobra, jest... niech tak będzie, niech tak będzie, Paweł, zgadzam się z tobą. Dokładnie. Okej, okay, i teraz odczepiamy i przyczepiamy... Ej, kolejny ten jedzie, sanitarny, znaczy kolejny ambulans. Uciekaj, oni, to są przeciwnicy, kurde. To są przeciwnicy, oni coś są, nie wiem, nie wyżyci normalnie. Nie wyżyci. Napadaj na farmerów. Ty, co to tu jedzie, to ty? Co? Ty, jakiś inny farmer tu przyjechał ciągnikiem. No co ty? Co on robi, czemu on za mną jedzie? On mnie goni. Ale jego nie, to nie jest chyba gracz, on nie jest zaznaczony na mapce. No to może być zwykły po prostu bot, Nie wiem, co to jest. Prawdziwa farma, prawdziwe życie. No to jest chyba bot, ale on dziwnie jeździ. O co chodzi, ty? No bo to tak zawsze normalnie, nienormalnie jeżdżą. Ale to wyglądało jakby... No. Jezu, dziwny jest ten serwer, boję się tu grać. No dobra, ja wracam na moją mapkę. Znaczy na moją, na moją farmę i robię sobie tutaj te rzeczy. Rób. Ja tymczasem jadę. A tu można sobie ciągniki właśnie pożyczać od tych botów, wiesz? O, karetka jedzie. Znowu? Ale taka z prawdziwym graczem pojechała. Aha. W ogóle tu jakieś samoloty, tu bardzo dużo graczy gra na tym serwerze. Samoloty jakieś ty. On praktycznie jest pełny cały czas teraz, jak widzimy. No. Maksymalnie chyba 32 osoby i pełny, nie? Tak jest, tak jest. No dobra, ja sobie tutaj zbieram to wszystko, zaraz to... Tylko właśnie ja mam problem z tymi belkami. Ja sobie ciągnik już stunigowałem, więc... Mhm. On powinien być całkiem dobry teraz. Proszę? W ostatnim odcinku sobie stunigowałeś, poprzednim. Tak. Jak chcecie, to musicie zobaczyć koniecznie. Jak chcecie, to musicie. Jak chcecie, to musicie, nie? No. Możecie, ale musicie. Jak chcecie, to musicie, nie? I tutaj ogólnie z farmerstwa dużo kasy się zarabia, więc ja myślę, że tutaj zrobimy też szybciutko. Tak. Nie, ale słuchaj, no jak sprzedajesz te bele, no to w ostatnim odcinku sprzedam je za 4800 dolarów, tak? No właśnie, o to mi chodzi. To jest mega dużo. Ja chcę tyle zarabiać. Roboty. To jest 5-10 minut roboty dosłownie. Dobra, ja już tutaj porobiłem. Śmiesznie się to robi, no ale wiesz, o co chodzi. No, robi dobra, się, ja nie? Robota w re. Okej. Ktoś tam strzela cały czas. Strzelnicy tam jest, czy co? Wiesz co, może tutaj ktoś poluje, o to chodzi. A może być. No, może tak być, dobra. Właśnie, tak może być. Dobra, zbieramy sobie. I tutaj najgorsze jest to, że jak się już ma te belki transportowe... To jest mega ciężkie, To jest mega ciężko je udźwignąć.
Dokładnie. O, jakie zwierzątka. Kurczę, nie mogę, nie zdążyłem przejechać. Znaczy, ominąć ten. Co? Co? Nie. Całe szczęście. Zwierzątka chcesz zabijać? To. Nieprawda. Cały farmer kocha zwierzątka. Co ty nie wiesz? Mówiłeś, że grałeś w Farming Simulator. Co? No tam, a nie rozjeżdżało się ich tam, czy co? Nie, tam nie można było do nich wjechać, no. Nie, tam się ze zwierzątkami rozmawia. Bez sensu. Lucek, co to za gra beznadziejna, że nie możesz zwierzątka przejechać? A we. No co? Zrobimy dramę zaraz, zobaczysz. Jak ja w GTA zawsze grałem i to wiesz, w GTA wszystko przejeżdża. No. A w szczególności swoich przyjaciół. No. Ej, tu taksówkarz nawet przyjechał. Właśnie, ja muszę sprawdzić, zamówić kiedyś taksówkę i zobaczyć, czy ktoś mnie gdzieś tam podwiezie. No. Dobra, ja cisnę. A już mam 20 tysięcy tych ziaren, czaisz? Mówi, że tam będzie cargo, bo to sobie szybko wezmę. Okay. Podlecę z tym traktorem. Dobra. Do tuningu. O nie! Więc to mamy tak, to jest porobione. Dobra, jadę to przemienić na belki. Tak, przemień to na belki. Co tam Paweł robisz? Nie wydawaj takich dźwięków na odcinku. No ja tu muszę zakręcać, tutaj ostre rzeczy się dzieją. Okej. Okay. Dobra, przejadę przez płytę lotniska. Myślę, że mi nic nie zrobi, nie? Nie, raczej nie. Jak będzie ktoś lądował, to pewnie się też nic nie stanie złego. Co? Nie. Akurat będzie lądował samolot, ja wyjechał traktorem tam. Co tam po płycie? O! Nie wszystko mogłem wyładować. No, za dużo wziąłem, Paweł. Tak? No. Ojej. Dobra, ja właśnie też miałem problem. Nie wiem, dlaczego moja przyczepa się przechyliła na początku, wiesz, i jechała troszkę bokiem i nie mogłem nic kompletnie zrobić. To jest bardzo ważne, żeby kupić do ciągnika pancerz, bo wtedy zdecydowanie wolniej się psuje. Tak, jest bardziej kulotwórny, co? No. I wiesz co, ja sobie sprawdzę jeszcze teraz... Kulotwórny chciałem powiedzieć, a nie... A, to też. Ja sobie sprawdzę teraz, czy on będzie szybciej jeździł, więcej mocy miał, jeśli sobie go ulepszyłem, jeśli chodzi o ten silnik, nie? No. Ja myślę, że... No. Prawie go zniszczyłem na skałach. Mów to mnie. Prawie na skałach zniszczyłem swój ciągnik. Ale by było. Byłaby lipa straszna. No, dokładnie. O kurde. No, muszę zatankować jeszcze przy okazji. O, pojawiły się moje belki. Bo ja wcześniej ci mówiłem, że ten, że on tylko... No. Ty, ale on niedobrze teraz ciągnie. Tak, lepiej idzie? Kurde, leciutko 16 mil na godzinę. A idę jeszcze uzupełnić się dodatkowo. Dobra, pora na tuning. Jesteś w tuningowni teraz? This vehicle cannot be... Co? Jesteś w tuningowni? Nie, wyjeżdżam, czekaj. Okej. Okay. Co tu jest? Rany, co tak się dziwnie tu wjeżdża? Co to ma być? Dobra. A, tu jeszcze głębiej? Nie, bez jaj, tu nie wjadę, tak. Muszę obok wjechać. Obok trzeba, no, tam obok trzeba, tak. Dobra, są belki. Okej. Transport. Ty no i tylko właśnie do pracy to ten ciągnik musi być całkowicie naprawiony chyba też. No i stuningowany zdecydowanie lepiej działa. Kurde, ja pamiętam, w poprzednim odcinku miałem dużo problemów z tym, z ciągnięciem, wiesz? 1300, dobra. No. I hamulce. To tanie jest. Pamiętaj, żeby silnik i pancerz. Pancerz jest. Znaczy, no ogólnie te ulepszenia wiesz. Bo felgi to i tak nie zmienisz i kolor możesz sobie zmienić. Także różowy myślę, że do ciebie będzie pasować. Co? No, kolor sobie zmieni na pewno, oczywiście, że tak. No, ale dobra, teraz to można jechać po tym tuningu. Elegancko. Dobra. Ciągnik musi być w pełni sprawny do transportu tych belek. Bo jeśli jest troszeczkę uszkodzony nawet, to jest lipa. Dobra, będę pamiętał, jak będę wracał, żeby się nie uszkodzić. No, nie uszkadzaj się, pod żadnym pozorem. Turbo Tuning 1100, oczywiście ten traktor, no pewnie, że tak, traktor, bo... Tylko tam jedna jakaś taka droga część 5000 kosztuje, a za zrobienie misji tutaj płaci się, dostajesz 400... 4800, nie? Tak za zrobienie tego tamtego. Ja nie widzę kół, ciężko tutaj się tuninguje, bo to auto jest za duże. O, znowu jest ten gracz, czekaj, ja mu pomogę, bo jestem dobrym rolnikiem. Ja mu pomogę tutaj, bo jego samochód. Jego samochód tu potrącił. Nie, no żartuję. Inwentory. Zdarza się, no życie jest ten. Brutalne, jak to mówią. Ja miałem tam 10 bandaży, by mu wystarczyć. Nie mogę, dobra. Czekaj, czy to było. Respray, tak? Jeszcze. No, się napije wody. Drink. Primary. Dostałem 100 dolarów. Ciekawe za co. Dobra, i jeszcze jest drugi, sekundary kolor. O, uratowałem tego gościa. Po czemu on ludzi strzela? Ja nie wiem. Gdzie to jest ten sekundary kolor? Nie widzę. Okej.
kurde. Jadę. Uratowałem tego ziomeczka tutaj. Będzie mnie teraz osłaniał, bo nie jest myśliwym. To czemu on ludzi strzela? Ty, on rolników zabija. Bo nie będziemy mieli konkurencji. No i bardzo dobrze. To jest nasz ziomek. Idealnie. No. Słuchaj, wiesz co, sknigowałem sobie ten... ciągnik, no. I ciągnik. Co dalej? Już tam jadę i wyobraź sobie, co to jest? Czemu nie ma tych autos przyczepek? Zrobiłem bardzo fajny kolor. O! Na pewno się spodoba. Pewnie chromowany. No, dokładnie. Skąd ja to wiedziałem, Paweł? Ja mam czerwoną landrynkę i fantastycznie jest. Teraz muszę jeszcze zatankować troszeczkę. Powiedzmy 25 litrów. I co, i mówisz, że normalnie się podjeżdża to... Aha, super, to jest super, naprawdę. I tutaj mamy różne pola, które można sobie kupować. O, pod górkę jadę 12 na godzinę teraz. Po tuningu jest lepiej trochę, wiesz? Tak? No, to super. Bo ty chyba pod tą górkę podjeżdżałeś już wcześniej. No mówię, i tam że... była lipa straszna. No, a teraz 15 ona przyspiesza. 15 mil na godzinę, słowo daję, kurde. Dobra, mam chromowany... Mam to na nagraniu, kurde. Chromowany traktor, stary. Tak mi tu pojeździsz, nie? Tylko ja cię chromolę, chłopie. Stary, to ale ci powiedziałem teraz. Słyszałeś to? Słyszałeś, co ci powiedziałem? Powiedziałem ci, że ja cię chromolę. Słyszałem to, łobuzie ty jeden. Łobuzie gałganie, tak powiem. Ale poleciałem, nie? W kulki teraz. Teraz to już nie będziemy kumplami chyba. Już nie jesteśmy przyjaciółmi. No dobrze. Nawet znajomymi nie jesteśmy, ja cię nie znam. Nie znasz mnie? Jak masz na imię? Kim jesteś? Lucek jestem, cześć. Ty sprzedałem? 4800! No mówiłem, bardzo fajnie tam jest, że można to bardzo szybko sprzedać za dobrą kwotę. No, no, dawaj, jedziemy jabłka sprzedawać. Weź tam zobacz ten właśnie jabłka. A, czekaj! Trzeba pole chyba kupić, nie? Z jabłkami. Paweł, tak, do każdego pola, znaczy do każdych upraw jest co innego. Ja tutaj widzę, że tomatos to są, co to są? To są te jabłka chyba, nie? Nie, no pomidory, tomatos? Pomidory, nie, pomidory przecież. Są. Weź zobacz, gdzie jest ten pole z owocami. Dobrze, dobrze, poczekaj, owoce. Poczekaj. Jakiś samolot ląduje. Ajajaj. Tutaj nie ma tego opisane, wiesz? Na ten przyleciał. Tak? No, no bo jadę, wiesz, standardowo jadę bezpiecznie. Najbezpieczniej jest jechać. No, no. Startowym, mówię ci. No dobra, ja. Najbezpieczniej, spoczko. Najlepiej. Także polecam bardzo gorąco. Kurde. Ty, bo tutaj nie można tego na mapce odczytać, do czego jest dane pole, wiesz? Trzeba do niego podjechać i zobaczyć. O rany, no to tak podwójna robota. No trochę tak, no ale to wiesz, no, trzeba się poświęcić. Kurde, nie przejadę. Łobuzy. Chyba, że tyłem. Okay. Łobuzy normalnie, tyle ci powiem. A co oni tam robią? Ja lądują... Ja tym traktorem skaczę nawet. Lądują na tobie? Nie, no spokojnik na mnie... Jezus, co ląduje? Jaki ty łobuz jesteś? O czym ty myślisz? Nikt nic nie ląduje na mnie. No. Już tam jadę tym traktorkiem, zaraz będę na miejscu i ci wytłumaczę. Zobaczysz, zobaczysz. Okej, okay, dobra, dobra, normalnie spokojnie, prawdziwy spokojnie. Farmer. Prawdziwego farmera. O, ty! Mój ciągnik zniknął! Jak to? Jadę sobie ciągnikiem i nagle mi zniknął. Dlaczego ci zniknął ciągnik? Nie wiem! No to zamów go jeszcze raz. Pójdź do garażu i zamów. Nie, to nie, tak nie może być. Spokojnie, ja już tam jadę do ciebie. Czekaj, mi się wydaje, że... No bo co, no bo tutaj zbieraliśmy ziarno, ale przecież można jeszcze zbierać inne rzeczy. No te jabłka to chyba będziemy transportować inaczej, nie? Jakoś tam. No chyba tak, na pewno inaczej. Tu muszą być drzewa jakieś do tych jabłek. No czekaj, to jakieś pole jest, zobacz co to za pole. Dobra, jest. Musimy posprawdzać każde pole i tam gdzie będą jabłka, tam bierzemy to. Mhm. Co to tasz, czemu jabłka? Taszka? A ja nie wiem. Coś innego? Co to jest tasza, taszka? Tu jak pasza? Pasza? Co to jest pasza? Nie, to chyba nie to. Nie, to jest, to jest ziarno też, tego wilków, nie chcę. Ja wiem, ja pamiętam, no. To jest ziarno, pasza, tutaj nie. No, pasza, ogólnie tak, przy jednym z pól pisze, że to jest raptus. To nie wiem, co to jest. Ale co tam masz w zaznaczonym nawiasie, czy to jest ziarno, czy to jest są jabłka na przykład, nie? Nie, nie ma na zielone jest kwota. Jeszcze mały samolocik tu stoi. Okay. Nie ma co chodzi, samolot wylądował gdzieś przy polu. Może chciał kupić. O! Dobra, ja zobaczę, bo jeszcze jest jakieś... Jest trawa do koszenia, czaisz? Jest trawa do koszenia? Bo za 20 tysięcy pole jest, nie? O, to super! No zajebiście, tylko mi ktoś zabrał ciągnik. Kupmy, nie? Kupmy, jasne. Czekaj, może kupmy tu od bota za... No ale kurde, gdzie mój ciągnik jest? Ktoś mi umnął ciągnik. O! A co, wysiadłeś z niego, czy co? Nie, no... Siedzę sobie w ciągniku, jadę nim normalnie i nagle znika. O to chodzi. Aha. No. Ojej. No co tu jest? Grass mower. Paweł. A, czyli do tej trawy. Dobra, to weź tam ten. Zaraz podjadę tam w taki przeżyj.
Aha! To zrobił mały błąd. No czemu? Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Wybuchnie? Nie wybuchnie, on gdzie? Ta kosiarka to jest ogólnie rzecz biorąc osobny sprzęt, wiesz, do jeżdżenia. I pojawiłem się pod swoim traktorem. Aha, no tak, rzeczywiście, to jest taka samobieżna kosiarka. No, dokładnie. Jak to zrobiłeś, że ją masz? Wiesz, to jest problem teraz, bo... poczekaj. Ja pobiegnę do jeszcze innego pola. Bo ona jest pod traktorem w sumie. No. No nie, to nie tu. Tylko ja nie mogę nim teraz jechać w ogóle za bardzo. Tak, aha. Bo on nie, jest taki bardzo zepsuty, wiesz? Tak, nie wiem, jak to się stało. I chcesz kosić trawę? Nie, to nie mogę. Nie, bo z trawy też będzie trzeba robić belki. Ja bym chciał te jabłka pozbierać i to z samą tą przyczepą taką fajną by się woziło. To problem w tym, że mi ciągnik zniknął. A nie możesz go z garażu wziąć po prostu? Mogę, ale wiesz, gdzie jest garaż. To bym musiał jechać tam 6 godzin. Gdzie jest garaż? Czekaj. No jest... faktycznie. To jest kawałek drogi jednak. No ale to nic. Wiesz co, ja sobie pójdę zobaczyć teraz te pola. Może na jakimś polu będzie to czego... O, wiesz co, samochód jakiś bym pożyczył. Przydałby się jakiś nowy samochód, jakiś SUV, który by mi tam ogarnął. Nikt nic nie widział. Dokładnie. Nikogo nie przejechałem. Dobra, King. A, też nie. Wybywa się 20 tysięcy. Okej. Dobra, jadę dalej. Co tu jest? Co tu mówisz? A, truskawki, tak? Truskawki, no. To jest... 35 tysięcy to kosztuje. Dobra, a jabłka to są chyba gdzieś tutaj. Są też truskawki. O, ale tekstury mi się wcięły. O, dobra, Chyba widzę jabłka. Czekaj, czy ja mogę wziąć ten właśnie, bo nie pamiętam teraz, czy ja tam już pełne, czy puste. Nie, brzoskwinie, dobra. Mam cztery... Ej, cztery bele mam załadowane. No to sprzedawaj, kurde. Ej, ale bez jaj, naprawdę. Ja zostawiłem tą przyczepę i zrespawnowałem sobie nową przyczepę. Masz i znowu mam bele. No co ty? To się zapisuje. No, no tak, mi się też właśnie zapisałeś, wcześniej miałem tędy. Dobrze. 5 tysięcy to, wiesz, piechotą nie chodzi, nie? Czy coś takiego? Nie, no oczywiście, że nie. Nie, nie, nie całe 5 tysięcy, no. No dobra, tam 4800, no 200 podatku. Ty! Bo my mamy standardowo kupione jedno pole. Nie musieliśmy kupować na początku, żeby... Nie no, jak jedno pole? Dwa pole, bo mamy standardowo kupione. No ja kupiłem sobie jedno. Ale miałem już wcześniej kupione też jedno. No to jest... Nie wiem, właśnie mówię, że tam kilka jest... No. Chyba dwie sztuki były ten, już gratis jeden. No, no, no właśnie, jedno było gratis, nie wiedziałem o tym. No, czemu mi nie powiedziałaś, to bym nie kupował. No ja dopiero później zauważyłem. Paweł... Naprawdę, nie widziałem tego! Nie krzycz na mnie, czemu na mnie krzyczysz? Bo buzie ty. Ale powiem ci szczerze, ten traktor styningowany wygląda lepiej, bo jest chromowany. Jest chromowany, ja cię chromowałem. Nie wiem, czy on idzie szybciej. Chyba jabłka znalazłem. Ile tu rolników w ogóle jest? Oj, to są te, jak to się... Co? To jest mafia rolnicza chyba. Ci z pistoletami pewnie, nie? Dobra, ja biorę brzoskwinie, pomarańcze, no. Brzoskwinie są lepsze. Do you need the required farming level to do that level 8? Nie można wszystkiego tak sobie kupować, jak się chce. No ty. No. Jeszcze poziom potrzebujesz do farmera? No, chyba trzeba przejeżdżać krowy, żeby levelować. Tak? No. A, no tak, a się to sprawdzam. A się to sprawdza, a tutaj strasznie dużo zwierząt jest. Najlepiej krowę doić przy użyciu tego. Samochodu. Traktora. No. Wjeżdżasz na nią i się doi. Ej, nie wszystko można kupić. A, to lipka, trzeba uważać. No. To ciekawe, jak się zbiera ten, jak się truskawki zbiera. Ja myślę, że to też ciągnikiem trzeba. O kurde, to my musimy się z tym ziarnem teraz ten bawić, wiesz? To nie jest takie proste. Dobra. Ja muszę jechać pociągnik. Czy musimy posprzedawać trochę ziarna jeszcze, żeby móc później coś lepszego wziąć, tak? No, ale nie wiem właśnie, jak tu się leveluje. Gdzie mamy tutaj poziom farmera? Wiesz co, sprzedam, zobacz, czy coś się pojawi, jakieś informacje odnośnie tego, który już ma poziom czy coś. A ja zobaczę, czy umiem kupić. Może tam wypisuję, ale nie zauważyłem tego. Zwrócić uwagi. Oczywiście standardowo przyjadę przez pole, bo to jest najprościej. W sposób bezpieczny. O, dokładnie. Dokładnie, tak, tak. Tu jakiś płot. Dobra, nie ma płota. O, można tankować. Samochód. Dobra. Plus 2,4 expa. Dobra. Paliwem lotniczym zatankowałem. Mam informację, że plus 2,4 expa dostałem. Ale niestety nie widzę, gdzie jest poziom tak naprawdę, jeżeli chodzi... A, poczekaj. A pod M? Samochód nie chcę ruszyć. Stop. Nie, troszkę. Nie, to. Paliwem lotniczym zatankowałem samochód i samochód nie chciał odpalić już.
Aha. Bo tutaj można kupić paliwo lotnicze, jak się okazuje. Kurde, no zdarza Paweł. Się, zdarza się. Dobra, jadę. To ja to odczepię przede wszystkim, bo te... O, car options, dobra. To odczepimy, tego już nie potrzebuję na razie. Kurde. Paweł, mój ciągnik, czemu on zniknął? Nie mam żadnego pojęcia, no widocznie nie zasłużyłeś na niego. Nawet tak nie było. Kupiłem go, stuningowałem, przerobiłem. On był mój customowy ciągnik, kurde. Pewnie był ten, nielegalny jakiś. Co nielegalny? Kupiłem go za własne, ciężko zarobione... No tak, nielegalny ciągnik to był i tyle, Need for Speed czy coś. Ciężko zarobione pieniądze go do sobie jak tam to kupiłem. Jasne. No ale no, tak właśnie było. Tak się tłumacz. No, czekaj, gdzie jestem? Tu jest. Ty, ja tu widzę jakieś belki, przyczepkę z belkami wywaloną. To chyba moja jest. Ja ją sobie wezmę i dostarczę. O, czekaj, tu jest jakiś ten, jeszcze coś innego tu stoi. O! He? No i dobrze. Przejadę ciągnikiem i sobie biorę i dostarczę przyczepkę. O. Ja znalazłem jeszcze, czekaj, jakąś inną przyczepkę widzę. No. Spawnuję sobie, zaraz zobaczymy co to jest. Niby na jakieś płyny. Nie wiem, tu to... Na jakieś płyny, jakieś takie coś. O kurde. Jakiś autobus tu szalony jedzie. Co to jest w ogóle? Jakaś taka przyczepka. A, do tego. O kurde, coś mi się stało z serwerem. Jakieś badziewie. O, już nie to, na szczęście. Co się stało, Pawełku? Mów do mnie. Nie, no zrespiłem po prostu jakąś mam przyczepkę, to jest dla aut. Aha. Nie przyda mi się. Mam nadzieję, że zaraz będę miał mój ciągniczek, no. Teraz mower. Tam podjadę jeszcze raz. Może mi się tam, może ktoś zabrał to auto. Mhm. O, speeding kicker. Muszę ten, nie mogę dostać. Zaniemy. Co za traktor? Dobra. Akurat policja mnie jak tam jedziesz? Goniła. A ja jechałem 100 mil na godzinę i prawie bym dostał mandat, kurde, od policjantów. By była lipa trochę, powiem ci. No tak, tak, oczywiście. Nie wiem, co tu się dzieje, po prostu jakieś dzikie akcje. No właśnie widzę. Dobra. Jakieś pościgi w ogóle tutaj się dzieją, jakieś ciężarówka, wiesz, z belkami jedzie, za nim jedzie jakiś ten ambulans. Sami prawdziwi gracze. Całe szczęście, że już mam stunigowany mój ciągnik. No. No. Dokładnie. Dobra, czekaj, gdzie my tu mamy? Kurde. Ja tu cisnę w takim razie w tym momencie na ten Grassmowera. No. Na ile? Ojej, chyba troszkę uszkodziłem. Ale nie szkodzi. A nie da się tak zrobić, żeby ten ciągnik się gdzieś tam pojawił na farmie, kurde. No tak byłoby najprościej, nie? No bo on strasznie długo się nim jedzie. Dobra, czekaj, spróbuję przepchnąć tą kosiarę. No. Okej. Okay. No cofaj! Dobra. Elegancko. Nic z tego nie wiem. Ops. Dobra, biorę kosiarkę już. Plus jest taki, że jak się zrespawnuje pojazd, to on ma dalej taki sam stan paliwa, jak go zgubiliśmy wcześniej, nie? No dokładnie. Także to jest plusik. Gdzie masz te pole z tym strawą? Można je kupić? Właśnie nie próbowałem kupić strawą, ale zresztą z tymi tam truskawkami nie można kupić jako razy. Ale spróbuj, może trawę się da. Dobra, to jest przy samej autostradzie praktycznie. Te pola takie skrajne, wiesz? Dobra. No. Chyba wiem, o którym możesz mówić. Podejrzewam, że to będzie te najbliższe pole. Mhm. Już jadę, zaraz zobaczymy. Tam będzie trawa na nim, wiesz? Po prostu. Mhm. No i to możesz sobie kupić i spróbować. A ja spróbuję dostarczyć... Jak trawa będzie? Jak będzie na nim trawa? No po prostu trawa. Rośnie trawa? No. Aha. To chyba tam, gdzie jesteś. Nie, to nie, to nie ma trawy. No to gdzieś tam w okolicy szukaj trawy, no. Dobra, poczekaj, teraz zobaczmy. Musimy podpowiedzieć, byś ten, byłoby szybciej. Oj, Paweł. Muszę z tobą wygrać, bo musimy się tutaj... Ja muszę być lepszym rolnikiem od ciebie i muszę więcej zarabiać pieniędzy, więc... Jakim rolnikiem, starty? O, kurde. Weź mi powiedz, czekaj, gdzie ty jesteś teraz? No, nie opodal ciebie, wiesz, zaraz będę koło ciebie jechał chyba. Bo ja nie mogę znaleźć tej trawy, nie wiem gdzie ona jest. Strasznie dużo jeżdżenia bym miał, a jeżdżę starej kosiarką, wiesz o co? To trochę zajmie mi czasu. Poczekaj. Wiem o co chodzi, czekaj chwilę. To jest... Gdzie ty jesteś? Ja? No widzę cię. To jest, wiesz gdzie? Tutaj jak ty teraz stoisz, to byś musiał ten... Zaraz przy autostradzie jest to takie pole, wiesz, nie wiem jak ci to powiedzieć. Po prawej czy po lewej? Albo przyczepki, czy... No... Kurde, jak to... Tutaj, gdzie mamy jedno pole kupione. No. Ty masz tu swoje pole kupione koło mojego, no nie? No tam kupiłem, no. No i tam obok jest z trawą pole takie niekupione.
Tylko nie wiem, czy będziesz musiał... Najpierw sobie tam najlepiej podjedź samochodem i zobacz, czy będziesz mógł to w ogóle kupić. Może się okazać, naszego że... pola jest dosłownie, tak? No. Dobra. Może się okazać, że nie będziesz mógł tego kupić, więc podjedź sobie najpierw autem, a dopiero później. Ale skosić to ja mogę przecież, na co to kupić, nie kupić. No jak trawa jest, to ja koszę. Dobra, no to jedź tam koś, nie ma problemu. Ja tam się nie szczypię. Nie szczypiesz się? Dobrze. Nie ma opcji. Nie będę się szczypał. Sam się możesz szczypać. Co? Nie mów tak do mnie. Jak mówisz do ojca. Co? 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 Coś coś mówisz? Ktoś coś mówił? Nie, nie, spokojnie, dobra, czekaj, zobaczmy co to jest. A ja pakuję tutaj rzeczy. To się nazywa King, tak? Nie wiem. Po prostu Grass tam jest napisane. Aha. No. I ładuj to, kurde, i jedź, człowieku. O, jest, dobra, koszę. I co, ale kupiłeś to? No kupiłem. No i super, czyli można od tego poziomu kupować już, no nie? No i za trzeba zabrać 2500 punktów. I zrobi się pewnie taka żółta kropka. No i wtedy trzeba będzie to pozbierać pewnie z nową przyczepką. No właśnie, o nie, zielone się zrobiło. Zielone się zrobiło? No zielona kropka się zrobiła. I tą kropkę trzeba będzie zebrać teraz. No. I później pojechać ją sprzedać. Kurde. Ale tunik ciągnika dużo dał. Powiem ci, że wow, jest teraz... No co ty, nic nie dał moim zdaniem. Dał, jeśli chodzi o transportowanie belek, dał, oczywiście, że dał. O tam, ja nie widziałem różnicy, jak jechałem z belkami. Jest duża różnica. Kompletnie nie widziałem różnicy, tu była duża lipa jak... Duża różnica jest. Tylko zastanawiam się, czym zebrać teraz ten, nie wiem, czy nie tym traktorem. No właśnie, traktorem z tą przyczepą taką, musisz tam podjechać, no. Tak. No. Ja wydaje. Tego nie mogę zbierać u ciebie na polu, bo tylko ty to widzisz. Ja wiem właśnie. No. Przydałby mi się traktor z tym. To traktor. Z tym czymsiem. No z przyczepką taką fajną. O, no. Ale żebym podjechał pod stromę takie teraz. Sprawdzimy możliwości mojego ciągnika z nowym silnikiem i turbo doładowaniem. Jak widać dał radę. Powolutku, ale dał radę. Jest mój traktor, jadę pod swój traktor. Ty! Co tam? Ja tu mam pole i jest normalnie kupione i jest od trawy i to ty chyba też masz kupione w takim razie. Tutaj gdzie ja teraz stoję? No świetnie, no dzięki, no naprawdę, no to na... No. No, ja tu zaraz kosiarkę. A gdzie ty, a skąd ty masz kosiarkę, powiedz mi? Można sobie zrespić ją tam, gdzie teraz jadę. Pokaż się. A tu! Widzisz? No. Zresztą ja tu postawię jedną taką. A jest rzeczywiście Grass Mower, no. Ale beka, no to super. Ops. No. Ja gruby tam jadę, farmer, też, wybieg. Też chcę pokosić. Hihi. I sprzedałem, ile dostałem? 2400, ale super. Tutaj ładnie. Hajsy no się sypią, no. Elegancko jest. Dobra, ciśniemy dalej. Ja teraz biorę, spróbuję tą przyczepkę wziąć i zebrać sobie te zielone... Czekaj, ja tu nie mam takiej przyczepki, no nie mogę ci pomóc. Bo wiesz, ja bym mógł ci na przykład podwieźć przyczepkę taką. Nie, no spoko, ja tutaj mam przyczepkę, także ten... Ale to byś sobie zebrał, nie? No. Ja już jadę potem, ja sobie zrespię nową po prostu, wiesz? No dobrze, Paweł, no ja ci nie będę przeszkadzał. Jeśli, jeśli chcesz działać zespołowo, w porządku. Nie będę działał z połową, jestem... A powiedz mi, jak kosiłeś tą trawę, to czy ta trawa znikała? Nie, no chyba nie znikała. Nie, nie znika niestety. O, no to nie jest taki farming symulator niestety. No farming to jest fajnie, bo to przynajmniej wszystko, wiesz, tam no, się zmienia. No a tutaj się nic nie zmienia. Tutaj tylko ludzie się zmieniają po graniu trochę na tym serwerze. Zobaczcie, jak Paweł teraz wygląda. Co? No Paweł, pokaż jak wyglądasz. Popatrzcie w kamerkę teraz. Normalnie wygląda, o co ci chodzi, typie? Jakie podkrążone oczy, zmęczony jest. To nie jest Paweł, to nie jest ten sam Paweł, którego znaliście jeszcze dwa odcinki temu. Czekaj, ja spróbuję zebrać teraz tą trawę. Jest, normalnie zbiera się ta trawa. No. Dobra, czekaj. Aha, to jest... O kurde, co to było? Co? Co się stało? Dobra, zebrałem. Odpaliłem kosiarkę. No. I pod tą się zrespiła. I coś wybuchło. Kurde, dobrze, że mam bandaże. Ja nie mogę. Co to było? Kosiarka ci wybuchła. Tak, przykro bo mi. Chyba mi się Dada druga się. Pojawiła, jedna na drugiej. Oh my god. Ale zastanawiam się, że chyba trawa to będzie dokładnie tak samo jak z tym co wcześniej, czyli prawdopodobnie znowu musisz kłaść do tego żółtego kółeczka. Tak. Zrzucić to. Stare, to się wszystko pali. I później pelę wziąć. Wszystko pali, to było dobre. Ciekawe, czy będzie droższe. Ty, ale teraz nie mogę zrespawnować nowej kosiarki, bo tutaj nie ma takiej opcji. To no zniknęło, wiem właśnie. Wszystko wybuchło. Musisz odjechać i poczekać chwilę, wiesz? Aha, dobrze. Jak dobrze pamiętam. Czekaj, nie, tutaj nie mogę.
ja nie mogę. Ale się wystraszyłem, ty. Co z tą trawą zrobić teraz? Ja tu nie widzę. Czekaj, tu jest to. Tu jest butcher. O, dobra, już mogę. Tu jest co? Baling machine. Wracamy, aha. Wracamy. Tylko ja szukam teraz właśnie, co, gdzie tą trawę mogę wrzucić właśnie, wiesz? Nie wiem, ja biorę kosiarkę i jadę na koniec odcinka, wiesz? A, no tak. Czas na antenowej się skończył. Zapomniałem całkowicie. Dobra. Dobra. Jest tą kosiarkę. Także jeźdź na koniec odcinka, ja też już jadę na koniec odcinka. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos! Na razie, cześć!